Na szczycie dzień dobiega końca i chciałem nawiązać troszeczkę, co już wspomniałem w pierwszy dzień i w drugi, do tego takiego, no już właściwie mitycznego pojęcia tego przebudzenia czy wglądu. I ja też to nazywam uświadomieniem sobie. Ale jest w nas i bardzo dużo naturalnie wyobraźni o tym i pojęć, i dlaczego troszeczkę taka mała segregacja, czy taki mały porządeczek. A więc punkt pierwszy polega na tym, że to słowo przebudzenie to jest to takie niby dosłowne tłumaczenie tego, co jest Buda. Buda to jest ten przebudzony, nie oświecony, tylko przebudzony. Ten terminus technicus przebudzenie, on nie jest nawet w różnych buddyjskich liniach terminem na ten sam fakt, czy na to samo przeżycie. To znaczy musimy wyjść z założenia, że różne linie, a potem już zupełnie różne tradycje używają pewnych pojęć, jak przebudzenie lub oświecenie lub wgląd, mając na myśli czy na celowniku coś zupełnie innego. To nie jest to samo. Jest tak samo, jak wiele dzisiaj różnych stowarzyszeń czy ugrupowań używa słowa medytacja, używając tego samego słowa, sugerują niby to samo, ale tak nie jest. Różnice są strasznie duże i wiele sposobów, to co potem się pod tym uważa w danych grupach społecznych, jest sprzeczne z tym, co inne grupy uważają. Mnie tu nie chodzi o to, czy tam Zen ma rację, a inni nie. Mi tylko chodzi o to, że Zen ma pewien pogląd i używa pewnego słowa na to. Inne ugrupowania mają inne poglądy, a używają często tego samego słowa. My sobie dzielimy to samo słowo na inne rzeczy. Tak samo jak każdy z nas powie, ja mam żonę w domu czy męża, to nie macie tego samego. Używając słowo mąż czy żona, na szczęście czy na nieszczęście w każdym razie. Ale to nie jest tak. A używamy tego samego słowa, ale każda ta żona czy ten mąż jest inny. I niekiedy strasznie inny. Także trzeba to w tym sensie zobaczyć. To jest raz. I teraz dwa. Cała ciekawostka, czy cały punkcik polega właśnie na nieosiągnięciu, tylko uświadomieniu sobie. To też nie jest zrozumienie. Ponieważ zrozumienie różni się tym od uświadomienia, że zrozumienie uważa, że wie dlaczego tak jest. Uświadomienie tylko uświadamia sobie, jak jest, ale nie dlaczego tak jest. My, mając możliwość tak zwanego wglądu, czy tak zwanego przebudzenia teraz w sen, możemy dokładniej, czy troszeczkę dokładniej uświadomić sobie, jak jest, ale nadal nie rozumiemy, dlaczego tak jest. To też jest bardzo ważna różnica. To jest Zobaczcie sobie, że mamy bardzo dużo grup światopoglądowych, które właściwie nie interesują się, jak jest, ale bardzo mają rozbudowane, dlaczego tak jest i dokąd to ma nas oprowadzić. I to jest zwykle jeszcze bardziej ciekawie, że te grupy, które bardzo silny mają wkład, czy silnie proponują to zrozumienie, bardzo rzadko interesują się w ogóle, jak jest. To jest tak samo jak, to jest podobne często do różnego rodzaju terapeutów, którzy mają rozwiązanie, ale nie mają diagnozy. Chcieliby ludzie, my też często chcemy komuś pomóc, ale w ogóle się nie interesujemy, dlaczego tak jest, jak w ogóle jest im. Chcemy coś im pokazać, że tak jak u nas, że trzeba to zmienić, ale wychodzimy zawsze z założenia, że oni jakoś mają gorzej albo coś takiego. A tak wcale w ogóle nie musi być i często też w ogóle tak nie jest. Dlatego ta cała nasza postawa z tym związana też jest właśnie ciekawa z tym takim niby wiedzą dlaczego. I to też jest, powiedzmy, dosyć mocne w tym sensie, że tak zwany wgląd w buddyzmie jest tylko wgląd jak jest. Dlatego macie sutrę serca na przykład, która jest opisem jak jest, a nie dlaczego. Tam nie ma żadnego określenia dlaczego i też nie ma żadnego określenia dokąd nas to niby teoretycznie czy praktycznie ma doprowadzić. Innymi słowy, i to jest też jeszcze taka pastyleczka, którą trzeba popchnąć i która też dla nas jest zupełnie nieciekawa, ale musimy sobie to w ogóle uświadomić, że my poznając jak jest, troszeczkę, z naszej perspektywy to nie jest w ogóle teraz absolutnie, że w ogóle, że właśnie zrozumieliśmy kosmos, tylko poznaliśmy z pewnej możliwej perspektywy, czyli startując z naszej perspektywy tak zwanego ja, troszeczkę możemy posmakować dokładnie jak jest i to jest zwykle troszeczkę inaczej niż nam się wydaje. Ale to jest trochę. To nie jest ostateczne w tym sensie, jakim my sobie niekiedy tak chcemy, żeby mieć coś na pewno. Ponieważ tej takiej pewności nie ma, czyli to, co my uważamy za wgląd, w Chan Zen jest właściwie deklaracją osobistego bankructwa tej takiej naszej zwykłej chęci zrozumienia. To znaczy się my w momencie wglądu realizujemy, że to, jak nam się wydaje, nie jest. Z drugiej strony nie wiemy w ogóle, pozytywnie powiedziawszy, w ogóle jak jest. My tylko wiemy, że to jest nie do zrozumienia. Ale to jest nie do opisania, nie do zrozumienia. To nie jest właśnie ten, że teraz jak kapnąłem się i wiem i od tego czasu po prostu wszystko jest jasne. To jest jasne, że to jest cud, ale to nie jest jasne, że ja to rozumiem. To jest bardzo ważne. Że to takie przeżycie tego daje nam, czy w ogóle zaczyna nam otwierać nasz sposób bycia na ryzyko bycia czy życia, a nie na zrozumienie i można znowu sobie usiąść, no to jest wszystko jasne, no i co teraz? No. Tak nie jest. I z drugiej strony to jest jeszcze bardziej ciekawe, że ten tak zwany wgląd, nie będąc zrozumieniem, zmusza nas do przeżywania życia, ponieważ my je nie rozumiejąc, możemy leciutko tylko coś się o nim dowiedzieć, przeżywając je. Nie ma jakiejkolwiek szansy na to, żeby przed przeżyciem wiedzieć, jak będzie. To jest stricte dicto po prostu niemożliwe. I jakbyśmy byli dokładniejsi, co nie jesteśmy, bo nasz sposób bycia, czyli nasze zmysły są dosyć, że tak powiem, jak się mówi, ale no są takie grobiańskie, się mówi. Takie tupolne. No, coś w tym stylu. My po prostu, no taki piesek już parę tysięcy razy wącha więcej niż my. No, także nasz sposób jest dosyć, tak, że nam się często wydaje, że to jest zawsze to samo. Idziemy tam, bo ja wiem, wyjdziemy na zewnątrz i mówię, że jest ten śnieg od wczoraj. Tam nic od wczoraj już nie ma. Że to jest cały czas, tam się każdy atomik, każdy elektronik się już przeskoczy. To jest wszystko inaczej, tylko że my tego po prostu nie jesteśmy w stanie zobaczyć i na szczęście, bo byśmy zwariowali. To znaczy, my nie jesteśmy z systemu nerwowego przystosowani, żeby to inaczej sobie tworzyć, tylko po prostu na razie tak. I musimy troszeczkę dłużej się rozstać, żeby potem po spotkaniu powiedzieć komuś, ale się postarzała. Ale to się cały czas dzieje. Nie 10 lat później, tylko cały czas. Tylko my tego nie widzimy w trakcie, bo to jest no, po prostu za małe, jak na nasz taki właśnie toporowy sposób postrzegania rzeczywistości. A więc ten tak zwany wgląd nie jest końcem czegoś, tylko w ogóle początkiem być może takiej większej rozkoszy w ogóle przeżywania, bo dopiero sobie uświadamiamy, że życie jest właśnie życiem i życie jest życiem, ale to trzeba żyć. My sobie tego na zapas nie zrobimy, my sobie też przed życiem nie zrobimy czegoś, czy nie dowiemy się czegoś o nim, a te osoby, które to im się tak wydaje, to jest po prostu, to jest błędna rzecz. I do dzisiaj mamy tak zwana, nie wiem, czy to znacie, tak zwana ta Mary teoria. Też wielu właśnie osób, którzy bardzo dużo kładą, tak jak Dennett i inni podobnie, tacy znani współcześni filozofowie, na możliwość naszego intelektu do zrozumienia rzeczywistości. Dlatego, że nie mówię religijnie, że tam też im się wydaje, że kapnęli się skąd i dokąd, tylko też jest dużo naukowych teorii, które wydaje się, że już dużo zrozumieliśmy, i jeszcze zrozumiemy. Nie wszyscy tak myślą, ale jest pewna grupa, która tak myśli. I taki jest fajny przykład, bo właśnie jest taki Mary przykład, że ktoś, na przykład właśnie ta Mary siedzi w pokoju, który jest kompletnie czarno-białym, ale studiuje i ma kupę książek i wie wszystko o kolorach. Tylko że nigdy jeszcze tego nie widziała, ale wie wszystko. I teraz otwierają się drzwi, nagle wychodzi w te kolory, widzi to. I teraz właśnie kwestia, co się potem dzieje. I teraz ta grupa ludzi twierdzi, że właśnie ona widzi idealnie to, co wcześniej wiedziała. Czyli ten filozof nawet mówi, jakby ktoś jej wtedy podłożył niebieski banan, to ona by wiedziała, że tu się coś nie zgadza. Czyli, że można wiedzą, że tak powiem, to jest, że można wiedzą wcześniej już wiedzieć, jak będzie, czy jak jest, nie przeżywając tego jeszcze. I to do dzisiaj tak sobie właśnie pewne grupy myślą, tylko nagle dzieją się pewne bardzo ciekawe rzeczy, a mianowicie jedna z tych ciekawych polega na tym, że ten cały Mary przykład zaczyna się sypać i z bardzo błahych powodów, ponieważ wiemy, że pewne osoby, które na przykład pewną ilość lat, to musi być większa ilość lat, ale na przykład po urodzeniu czy we wczesnym dzieciństwie straciły wzrok i potem 30-40 lat później, na przykład dzisiaj, jest techniczna czy tam chirurgiczna możliwość przywrócenia im tak zwanego wzroku. I teraz większość z nas myśli, że jak tej osobie zrobią tę operację i ona po 40 latach będzie w stanie zobaczyć, otworzy oczy i cię widzi. Guzik, prawda. Czyli jak ta Mary wychodzi z tego pokoju, nigdy nie widziała kolorów, to ona też tych kolorów nie zobaczy. Dlaczego? Ponieważ nasz cały mózg musi się bardzo długo, jeżeli mu się to w ogóle uda, zależy w którym wieku jest, musi zaczynać się uczyć, współtworzyć kolor. Bo go jako takiego tam w ogóle nie ma obiektywnie. Czyli ta osoba, która nagle może widzieć, jeszcze prawie, że nic nie widzi. I to jest właśnie ciekawy fenomen, że to właśnie nie jest tak obiektywne, jak się wielu ludziom zdaje, że my możemy to coś poznać. I teraz idę dalej do Zen, bo to zaczyna być bardziej ciekawe, że to, co w Zen chodzi, to jest o uświadomienie sobie troszeczkę, jak jest. I cały problem polega na tym, że my tak naprawdę nie możemy, nam się tak wydaje, ale my nie możemy doświadczyć życia tak, jak to słowo sugeruje, czyli ja doświadczam coś, czyli jest ja i coś i czasownik doświadczam. Czyli odrębne ja, coś odrębnego i coś zrobić coś, czyli doświadczyć to coś. Dlaczego? Ponieważ to coś i ja nie są oddzielone. I tu zaczyna się coś bardzo ciekawego, i co dochodzi do sedna Zen. Życie nie może w cudzysłowie się doświadczyć, ponieważ ono jest i tym, co doświadcza, i tym, co jest doświadczane. No wiecie, to Jak morze by chciało się doświadczyć fali, albo fala by chciała doświadczyć morza, to jest z tego powodu ciekawy eksperyment, który jest z tego powodu niemożliwy, bo wszystko jest 100% woda. To znaczy się, woda nie doświadczy wody tak prosto, ponieważ ona jest wszędzie wodą, czyli ona nie ma różnicy. Dlatego to jest bardzo ważny moment, że to tak zwane doświadczenie, tak jak my mówimy, no wiesz, ja doświadczyłem jedności. No, to jest fajne, tylko żeby to gadanie jest kompletnie głupie. Bo jak ja doświadczam jedności, to muszę być od niej odrębny i ona leży przede mną i ja doświadczam. Tylko że wtedy to nie jest jedność, bo jestem z niej wykluczony. Rozumiesz? A jak jedność by powinna mnie wkluczyć, a nie wykluczyć. Czyli to gadanie, ja doświadczam jedności, to mylimy z takim lekkim, często uczuciem symbiotycznym, które jeszcze znamy z dziedziusia, z mamusią, ale to z jednością nie ma nic wspólnego, przynajmniej nie na tym pułapie. Także nam się mylą zupełnie różnego rodzaju stare, bardzo stare przeżycia i nam się wydaje właśnie takie zatracenie granic, to już jest jedność. A jak nie widzimy czegoś, to nam się to wydaje nieskończenie. To jest wszystko takie pieprzenie, bo tylko, że nie widzimy końca, to nie jest ani skończone, a jak nie widzimy, nie czujemy granicy, to jeszcze nie jest jedność. To jest zupełnie, to są inne stany świadomości w tym sensie. My to za szybko i za płytko sobie rozumiemy. A więc ciekawe zagadnienie, czy tak zwany problem naszego ćwiczenia i pewna niemożliwość, którą chętnie byśmy chcieli i mylimy właśnie z takimi emocjami, polega na tym, teraz przykładowo powiem, wyobraź sobie, że ty jesteś kroplą wody w morzu. I jak może kropla wody doświadczyć wody? Morza. Co ona może zrobić, kropla wody, żeby się, powiedzmy, uświadomiła jako morze? To nie jest takie proste, albo jest strasznie proste. Rozumiecie, to jajo polega na tym, że jak teraz mówię w metaforze, że jak popatrzy, w morzu nie ma kropli. Rozumiecie, tam nie ma kropli. Jajo polega na tym, że istnieje coś bardzo ciekawego, a mianowicie nasz umysł stwarza świadomość odrębności. Czyli, że w środku oceanu wiele tak zwanych istot żyjących ma bardziej lub mniej rozwiniętą możliwość psychosomatyczną i umysłową, jak to nazwijmy, że tworzą odrębność. Ale ta odrębność nie jest fizyczna, w sensie, że naprawdę jest odrębniona, jak to mówiłem, tylko to jest pewien rodzaj stan świadomości polegającym na stworzeniu ograniczonej identyfikacji. Ja jestem tym, jak ja mówię, jestem tym, to już automatycznie powiedziałem, nie jestem tamtym. Rozumiecie? Jakiekolwiek zdanie nasze identyfikujące, a to są wszystkie, to jest to, czyli jak ja powiem to jest to, powiedziałem automatycznie, że to jest, nie jest co innego. Czyli coś bardzo ciekawego, a mianowicie między innymi, można nawet powiedzieć, że to jest coś bardzo ważnego, między innymi nasz język z naszą gramatyką i semantyką jest narzędziem możliwym, ale i bardzo straszną ograniczeniem i on kształtuje nasz sposób myślenia i postrzegania, ponieważ tak jak myślimy, musimy to ubrać już w tą gramatykę, którą dziedziczymy społecznie. A ona, jak wiemy, przynajmniej od 100 lat na zachodzie, a 2500 lat na wschodzie, jest błędna w sensie, ona jest kompletnie ograniczona. Bo ty, żeby myśleć, cały czas tworzysz podmiot i orzeczenie. I czasownik. Jeszcze tam parę innych różnych zabaw gramatycznych. I nam się wydaje, że my tymi narzędziami oddajemy obiektywnie 1 do 1 tak zwaną rzeczywistość. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy stali z wiaderkiem, jak dzieci, przed morzem, bierzemy tam troszeczkę morza i mówi, no to ja mam Bałtyk teraz w wiaderku, idę do domu. Rozumiesz? Nasz sposób postrzegania i myślenia i współtworzenia rzeczywistości jest kompletnie uzależniony między innymi też od naszego języka. On się cały czas tam musi zmieścić. I to jest... My tego nie widzimy, ale to jest straszny problem. Nam się wydaje, że to jest obiektywne, ale to nie jest obiektywne. Między innymi dlatego Zen proponuje nieużywanie takich narzędzi jak uczucie, emocja lub myśl lub język, ponieważ te wszystkie trzy czy cztery na różnych pułapach, bardziej lub mniej subtelnych, czyli bardziej cielesnych lub troszeczkę subtelnie cielesnych, myśl też jest cielesna, sugerują coś, czego tak naprawdę 100% nie ma. To jest sposób współtworzenia rzeczywistości tylko i wyłącznie z możliwości naszego systemu ją sobie w cudzysłowie jakoś wyobrazić. Ale to nie znaczy, że ona taka jest. I to jest coś bardzo ważnego, że przez ten sposób myślenia my sobie tworzymy właśnie coś. Tak jak już to powiedziałem, my używamy na przykład, to po łacinie jest bardzo dobrze powiedziane, bo my czy w innych językach na słowo podmiot mówi się też substantyw. Substantyw, czyli podmiot, rzeczownik, podmiot, substantyw ma, po polsku jest rzecz, rzeczownik, ma rzecz, to jest jak, to jest coś, a substantyw jest substancja, to jest coś. I akurat cały Zen ci mówi, tego tam nie ma. Rozumiecie? Tam nie ma żadnej substancji. Nam się wydaje, że jest, ale jakbyśmy jakimkolwiek mikroskopem zobaczyli obojętnie co, bardziej dokładnie, jeszcze bardziej dokładniej, to nie zobaczymy tam nic samego z siebie. Żadnej jakiejś stałej substancji, bo tego po prostu nie ma. My jesteśmy zbyt powierzchowni, zbyt szybcy i nam się wydaje, że to jest i jest odrębne i potem sobie tworzymy właśnie taką pewnego rodzaju rzeczywistość, ale na miarę możliwości tych naszych niewyćwiczonych sposobów postrzegania czy czucia i tak dalej. I dlatego to ćwiczenie jest bardzo ciekawe, bo nam się wydaje, właśnie my sobie tworzymy taką świadomość i wizerunek. Nasz system tworzy swój własny wizerunek, który nazywamy jaźnią czy mną. Czyli nasz system psychozomatyczny, psychonerwowy jest w stanie wytworzyć jakiś wizerunek, który uważa za siebie. I uważa jeszcze, że ten wizerunek, który tworzy, ma właśnie substancję. Że ja tym jestem i to takie w ogóle jest. No i to, że to jest już nie tylko troszeczkę coś, tylko to jest w ogóle, to jest ten podmiot w ogóle, że ja już jestem kompletnym ja. I że jestem tak strasznie ważny i tak substancjalny, że naprawdę będę żył wiecznie. Tylko pytanie jeszcze gdzie? No ale w jakimś niebie albo jakimś tym, ale my sobie tam wierzymy dosłownie cuda boskie. I cała Sutra Serca polega na tym, czy jest opisane dokładnie, że akurat tak nie jest. Cała tak zwana mądrość Avalokiteśwary, czyli on w tej całej mądrości widzi nic. Znaczy nic samego z siebie, to jest całe jajo. On przestaje się męczyć i cierpieć, że jest to, a nie ma tamtego, a powinno być tamto, bo to mi się nie podoba. Tylko on nie widzi właśnie nic takiego, co my sobie z umysłem współtworzymy jako istniejąco fix i substancjalnie, tylko widzi tylko i wyłącznie współuzależnienie wszystkiego jako jeden wielki, nawet to nie jest proces, tylko jest tylko... Nie istnieje nic samo z siebie, tylko zawsze współzależne z całym kontekstem. Ale z momentu na moment. Dlatego mówię, że właśnie te skanda, czyli pewne zależności, które tworzą tak zwaną perspektywę ja, są też współzależne od wszystkiego innego i tak dalej. I dlatego przestaje cierpieć, bo przestaje chcieć cały czas coś innego, uważając to coś innego jako lepsze od tego, bo to coś innego też tylko i wyłącznie jest współzależne od wszystkiego innego. To znaczy, że jak chcielibyśmy dzisiaj być gdzie indziej, to to gdzie indziej jest tak samo współzależne od wszystkiego, jak to dzisiaj być tu. Sobie możesz wyobrażać, co chcesz, pojedziesz tam, to w zależności od okoliczności będzie jak będzie, ale nigdzie nie będzie na stałe jakoś, bo tego na stałe nie ma i być nie może. To widziano kiedyś, dawno i doświadczano i to zaczynamy w końcu też powoli realizować, nie tak bardzo, że tak powiem, filozoficzno-religijnie, ale przynajmniej naukowo zaczyna być jasne, że to tak po prostu niestety czy na szczęście jest. Tak więc doświadczenie, teraz wracając do ćwiczenia Zen, czy do tak zwanego ćwiczenia Zen, bo to nawet nie jest ćwiczenie, bo co może kropelka wody ćwiczyć w morzu, żeby być morzem? Rozumiecie, całe jajo polega na tym, że ona nie powinna, nie musi, im bardziej będzie coś ćwiczyć, żeby stać się morzem, tym bardziej utwierdza się, że jest kropelką. I to jest cały paradoks tego wszystkiego. Paradoks polega na tym, że my się współtworzymy, uważając, że jesteśmy oddzielni, czyli chcąc coś lub nie chcąc czegoś, wychodzimy z założenia, że to coś można mieć lub nie mieć, czyli że to jest oddzielone i że ja to mogę posiadać. To ktoś na przykład sobie zawsze, taka klasyka zresztą w wielu różnych tak zwanych ugrupowaniach duchowych, polega na tym, że ja bym chciał być kochany. Ale co to ma być? Rozumiecie? Tam jest kilka założeń. Ja, oddzielony, inny, ma coś zrobić i co? I znowu jesteśmy tylko w zabawie emocjonalnej, więcej nic. Co to ma być kochanym? To nie jest tak. Kropelka wody, jak mówi, no wiesz, ja bym chciała być kochana przez morze. No fajnie. Samo to zdanie, kropelki wody w morzu, ja bym chciała być kochanym, jest wyrazem kompletnego niezrozumienia sytuacji. Ona wcale nie musi być kochana, bo ona jest morzem. Wpaść na pomysł, żeby być kochanym, jest wyrazem niezrozumienia stanu rzeczy. Na przykład dla nas tęsknota jest, że tak powiem, bardzo dobrym wyrazem czy termometrem na uczucie oddzielenia od. Ty tęsknisz za kimś, bo go niby nie ma. I im bardziej tęsknisz, tym bardziej ci się wydaje, że kogoś nie ma, czy czegoś nie ma, co uważasz, że to by było ci bardzo potrzebne. Tylko że po prostu, jeżeli wszystko jest życiem, to życie by tęskniło za samym sobą. I to tak nie jest. I tak być nie musi. I jedyne lekarstwo na tą całą zabawę, takie bardzo tradycyjne buddyjskie i potem jeszcze bardziej, że tak powiem, zaszpicowane w Zen, polega na tym, żebyśmy, że tak powiem, zrealizowali, że w sposób mechaniczny, nieświadomy, błędny, cały czas konstruujemy się w świadomości, ja jestem kropelką wody. To by nie było takie straszne. Można by powiedzieć, no dobrze, no to jestem tą kropeleczką, czy można się zorganizować jako kropeleczka, to wtedy jestem jakiś, tam można mnie zlokalizować, czy coś takiego. To jest fajne. To można się jeszcze w te klocki bawić. Ale jak uważasz, że tak naprawdę jesteś odrębną kropelką wody, no to wtedy gdzie jest morze? Rozumiecie? To wtedy zaczynają się jaja. Jaja się nie zaczynają, że my jesteśmy oddzieleni, tylko że my myślimy, że jesteśmy oddzieleni. To nie jest tak, że Zen jest ćwiczeniem, które przezwycięża dualność. To tak jak Shakyamuni, historyczny Buddha, trąbił do Brahmanów, czyli do tych swoich kumpli, którzy potem byli, powiedzmy, jego przeciwnikami, który cały czas im mówi, to jest nauka dla wariatów, co wy robicie, dosłownie jeszcze gorzej, tam im naubliżą. Bo to się po prostu w ogóle nie zgadza, co wy chcecie. Tam na przykład nikt się na nowo nie będzie rodził, bo nie ma nikogo w ogóle jako substancji. Nic się nigdy nie narodzi na nowo, bo nie ma niczego, co umiera. Sutra serca. Jak widzicie, tam nie ma śmierci, bo nie ma narodzin. To nie jest, że jakaś substancja powstaje, a potem znika. To tak nie jest, że to jest substancjalne, oddzielone jest i potem tego nie ma. Jest cały czas tylko coś, co same w sobie nie jest substancjalne i to pozostaje dla nas w sferze zrozumienia nadal nieosiągalne, jako to jest zbyt... Jeszcze nie wiemy, jak to działa po prostu. I te mądrzejsze zdania, zobaczcie sobie na YouTubie dzisiejszego jednego przedstawicieli tego słynnego katedry profesorskiej w Cambridge fizyki. To jest ta katedra Newtona i Fahrenheita i tych wszystkich innych gości. To ten dzisiejszy, jeden z tych dzisiejszych ma taki bardzo fajny wykład na temat, co to jest materia. I takie jedno z tych słynniejszych czy powtarzających się zdań w tym wykładzie jest bardzo proste. Mówi, my tego nie rozumiemy. To jest takie najczęstsze zdanie w jego wykładzie, a drugie najczęstsze zdanie w tym wykładzie jest, my nawet nie wiemy, gdzie mamy zacząć się patrzeć. To jest, zaczynamy się kapować coraz bardziej, że to w ogóle nie jest tak, jak my sobie kiedykolwiek cokolwiek wyobrażamy. To już jest jasne. Czyli ta kwestia tego zrozumienia dochodzi do tego, co też już kiedyś parę mądrych ludzi powiedziało. My zaczynamy tak naprawdę wiedzieć, że nie wiemy. Bo były duże okresy, że znowu wydawało się nam, że wiemy. I teraz nagle wchodzimy znowu do takiego, że my sobie pewne rzeczy możemy wyliczyć, ale nie rozumiemy, dlaczego to tak jest. My sobie możemy, to nie jest, ale my wiemy, że tak dlaczego i jak to wszystko jest, nie wiemy. Tylko można pewne rzeczy zobaczyć, no tak jest, ale właśnie nie zrozumieć. Czyli powracając do naszego ćwiczenia, bo o to w końcu nam tutaj troszeczkę chodzi. To, co jest w Sutrze serca, to jest taki opis, że tej kropelki tak naprawdę nie ma. Rozumiecie? Że ona nie istnieje sama z siebie. Ona zawsze jest tylko i wyłącznie już tą wodą, czy z tą wodą, czy obojętnie jakbyśmy, ale ona nigdy nie będzie sama z siebie. I nie będzie tam więcej kropelek, które są samo z siebie, muszą się zastanowić, czy się będą kochać, czy nie, czy może się zbliżą do siebie, albo nie, albo czy się polubią, albo się nie polubią. Rozumiecie? To jest właśnie jajo takiej konstrukcji i identyfikowania się z czymś. I to potem to myślenie takie, no ja jestem tym, czyli automatycznie nie czymś innym. I stricte dicto to jest bardzo ciekawy, ontologiczny opis grzechu w tak zwanej teologii mistrza Eckarta. Bo on grzech opisuje jako naszą możliwość powiedzenia nie. Czyli negacji. Nasza możliwość negacji tworzy uczucie odrębności, co jest grzechem, mówi. To nie ma, tak jak w Sutrze serca, to nie ma nic z moralnością do czynienia. Bo potem całe zachowanie wychodzi właśnie, buduje się na tych uczuciach i jakiejś tam możliwości bycia lepszą, kropelką większą i albo urazić niby inne kropelki, albo coś takiego. I zaczynamy się potem jaja. Także, ale grzech jest w cudzysłowiu nie właśnie jakimś wyczynem moralnym, tak samo jak w Sutrze serca, zakończenie cierpienia nie jest aktem, czynem lub aktem polepszenia lub aktem lepszej moralności. Tylko Avalokiteśwara, jak czytacie w pierwszej jest zwrotce, przezwyciężył wszystkie cierpienie dzięki temu, że się kapnął, że się pomylił wcześniej. No. On cierpiał, bo głupio myślał. No. Rozumiecie? Głupio postrzegał rzeczywistość. I to jest bardzo ważny krok. Dlatego właśnie uświadomienie sobie, to jest jak Shakyamuni, to jest wyjście z niewiedzy, czy z błędnych wniosków na temat tego, jak jest. Tylko to nie jest kwestia wymyślenia sobie alternatywy, tylko to jest kwestia zaryzykowania. I to jest coś, tu jest sedno zen, to jest kwestia zaryzykowania, niestworzenia identyfikacji, czyli żeby to w cudzysłowie przeżyć, żeby ta kropelka przeżyła się morzem, to ona musi przestać uważać się za kropelkę, przynajmniej przez moment. Żeby zobaczyć, że to uważanie się za kropelkę jest taką, no, taki konstrukt, no. On może być bardzo praktyczny, tylko że on nie jest realny bo ta kropelka zawsze jest i tylko i wodą. I dlatego to słowo potem jest w Zen zawsze, wszyscy mają naturę Buddy. Ją ani nie można zdobyć, ani stracić i ona też nie jest czymś. Wszyscy tym są. Ale to nie jest coś. Tak jak miał być jednym z okrzyków Buddy po tak zwanym wglądzie. Wszystko tym jest, wszyscy tym są, wszystko to mają. Nie ja, tylko wszyscy i wszystko. To jest zupełnie inna tak zwana ontologia, czyli inne spojrzenie czy inne doświadczenie rzeczywistości. Dlatego siedzimy, w cudzysłowiu, i to całe nasze siedzenie bawi się możliwością bycia na tyle obecnym, że zapomnisz w obecności zidentyfikować się z czymś. I ta różnica między czymś a nie czymś może w momencie pewnym uświadomić sobie, że tak naprawdę to nie jest tak, jak nam się wydaje. To jest pewnego rodzaju moment uświadomienia sobie, że mylimy się. I że rzeczywistość jest właśnie, jest jaka jest. I jest o wiele, w cudzysłowie, o wiele bardziej inna niż my sobie w tych naszym rachuneczkach, kropeleczek i tych takich identyfikacji lubię, nie lubię i że to tak jest i obiektywnie i to wszystko, że to jest fajne, gdyby się to bawić, ale brając to na serio, to zaczyna być no, po prostu niemądre. I więcej specjalnie jeszcze nie wiemy, bo mamy za mało doświadczenia z tym i jeszcze mniej mamy doświadczenia, jak się zacząć potem z tym układać. Nie ma społeczeństwa, które dzieli tego rodzaju poglądy przez dłuższy czas, żeby zobaczyć, do czego to nas może doprowadzić jako kolektyw, który w ten sposób doświadcza rzeczywistość. To jest jeszcze nie dzieje się zbyt, to jest za rzadkie i to nie jest jeszcze taką częścią doświadczenia większych wspólnot przez dłuższą metę. Dlatego jest jeszcze za mało i nawet w tych klasztorach i tak dalej, to jest w zależności kto to prowadzi i tak dalej, to jest mimo to jeszcze więcej osób, które w cudzysłowie chcą to doświadczyć niż którzy to doświadczyli, żeby zacząć z tego tworzyć jakąś wspólnotę na przykład i zobaczyć, czy można, co z tego wynika w takiej dosłownej praktyce życia. Mamy tam paru różnych tradycjach osób, które troszeczkę żyją, można by powiedzieć, z mniejszością ilością lęku i taką jakąś większą wewnętrzną wolnością, nazwijmy to w ten sposób. Czyli nie zależy im bardzo, to na tym można przynajmniej troszeczkę dobrze poznać, nie zależy im na swoim wizerunku. Tak strasznie, rozumiecie? Oni nie muszą utrzymać tej identyfikacji, ja jestem tym, bo jak nie jestem tym, to co będzie i tak dalej, i tak dalej. Są po prostu, czuję, że jest tam, są bardziej no, swobodni. No. A my jesteśmy bardziej, no tak musi być, jak nie będzie, co wtedy? Zrobiłem, albo nie, rozumiecie, my jesteśmy strasznie zidentyfikowani, to ja moje, jak dobrze, źle i jesteśmy właśnie w tej buchalterii takiego ja i moje, i z innymi, i dał mi, nie dał mi, oddał i to jest zupełnie inny świat. Także zobaczcie, często możecie zauważyć, że pewnym wynikiem, tak na dzień dobry, osób, które troszeczkę bardziej to posmakowały, według mnie przede wszystkim jest taką dobrą miarą jest humor. Humor nie jest, że ktoś się śmieje z czegoś, tylko z siebie. Humor to nie jest śmianie się, bo ktoś powiedział dobry dowcip. Humor to jest niebranie na serio własnej identyfikacji. A to jest zupełnie coś innego niż śmianie się z kogoś, czegoś. To też może być uśmiechem, ale to jest znaczy nie branie na serio to nie znaczy, że mi wszystko zwisa, nie. Tylko, że ja wiem, jak mało ode mnie zależy. i że wiem po prostu, że tu działa morze, a nie jak kropelka. I to jest też w pewnym sensie bardzo odciążające doświadczenie, że tak naprawdę podmiotem działania tego wszystkiego nie jest moja jaźń, nie jestem ja, ani nie my. To wszystko jeszcze działa na waruneczkach, o których prawie że nie mamy pojęcia. Dlatego zen i w tych warunkach nie trzeba ćwiczyć skromności jakiejś tam, że my jesteśmy tylko jakieś. Nie, bo skromność jest automatycznym wynikiem tego wglądu, bo się kapuje, że po prostu my jako ta kropelka nawet nie jesteśmy tą kropelką. Stricte dicto. Także otwiera się w ogóle dopiero przestrzeń rzeczywistości i zaproszenie do jej przeżywania, a nie do zabawy w sensie to jestem ja i to muszę utrzymać, bo jak będę grzeczny, to wtedy, bo tak było, bo mamusia mi kazała i teraz ja zdobędę, jeszcze zbuduję firmę, jak jeszcze tam, to Jezus Maryja i to będzie z tego tak fajnie i to będę miał 2 samochody, a nie 3 i będę miał więcej. To jest fajne, tylko gdyby to teraz nie kosztowało tyle nerwów, żebyśmy tyle się nie walili z tym wszystkim i pozawijali z tego, to jeszcze można by się z tego cieszyć. Ale sobie tak utrudniamy tą naszą codzienność, która tak czy inaczej byłaby już bardzo ciekawym wyzwaniem, przez taką naszą głupotę, także to jest niestety dosyć smutne w końcu. A więc popatrzcie sobie i zaryzykujcie w tym siedzeniu. Właśnie zaryzykujcie. Po prostu to jest meta i metoda, obecność, bo troszeczkę większa obecność to jest właśnie nie identyfikacja z czymś konkretnym. To jest bycie, ale nie bycie czymś. To jest sam akcent tylko na byciu. A my zarówno, to ja jestem teraz bardzo uważny. Nie, ty kuźwa nie musisz być bardzo uważny. Obecność nie jest uważność. To znowu jest pomylenie tego wszystkiego, tak jak zrozumienie nie jest świadomością i tak dalej. Także tu nie chodzi o uważność, tylko chodzi o obecność. Ty nie uważaj na coś, bo nie siedzimy tu na autostradzie, tylko bądź obecny. Także to są subtelne, ale bardzo ważne różnice, w którym punkt zaryzykować to tak zwane ćwiczenie, żeby sobie tylko nie siedzieć po prostu i tak sobie siedzieć, to sobie też możemy. Ale tu chodzi właśnie o pewien stan, czy ryzyko pewnego stanu, dzięki któremu możemy sobie uświadomić pewne rzeczy, bo o to tylko i wyłącznie w zen chodzi. I nie ma z tego się co chwalić potem, bo uświadomienie sobie czegoś to nie jest uzyskanie i zdobycie. Bo uświadomiłeś sobie tylko jak jest, a nie zdobyłeś czegoś, czego inni nie mają. Czyli uświadomiłeś sobie tylko to, czym wszyscy też i są. Czyli nie wyróżnia cię to znowu, bo jak kropelka sobie uświadomiła, że tak naprawdę jest woda, no to nie jest większą kropelką. Rozumiecie? Nic z tego nam nie przyjdzie innego, jak po prostu, że tak jest. I to jest, dlatego to nie jest, wiesz, znowu jakieś, że można się tym specjalnie pochwalić albo coś z tym fantem zrobić, czy zmienić to na jakieś inne monety, czy coś takiego, bo możemy się uśmiać, żeśmy się jeszcze wcześniej nie kapnęli, ale więcej nie. I więcej też specjalnie się nie dzieje, ale to już jest względnie dużo, żeby nie powiedziawszy bardzo dużo, biorąc pod uwagę, jak my się organizujemy i do czego to nas doprowadza. A więc w tym sensie.